Wczoraj nagrałem odcinek o możliwości wprowadzenia trybu FPP do Fortnite Battle Royale oraz wspomniałem o pewnej ukrytej opcji. Nie bez powodu. Mateusz z kanału Mateusz dał mi info na temat tego, że już na właśnie ratowaniu świata jest pewna opcja, o której nie wiedziała masa ludzi. Jeśli nie wiedzieliście o tej opcji, o której zaraz powiem, to obowiązkowo zostawiacie łapeczkę w górę oraz komentarzyk, moi drodzy. A, no i dzisiaj progu lajków nie ma. Jeśli jesteś prawdziwym widzem, jeśli mnie lubisz, jeśli chcesz, by mój kanał się rozwijał, jeśli chcesz po prostu mnie wspierać jako twórcę, to po prostu kliknij lajka i tyle. Jedyne, na czym mi zależy, o co proszę, to by po prostu nowi tutaj widzowie kliknęli suba z dzwoneczkiem, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o filmach z Fortnite, które są praktycznie codziennie lub co drugi dzień. Dzięki. A w komentarzu możecie napisać, kto robi najlepsze clickbaity na polskim YouTube XT. Moi drodzy, w trybie ratowania świata jest opcja grania w trybie z pierwszej osoby. Tak, zgadza się. Na ratowaniu świata jest ta opcja. Została już prowadzona, jak nie była już od samego początku. Jest to swojego rodzaju ukryta opcja, gdyż naprawdę masa ludzi o niej nie wiedziało. Szczególnie, że jeśli masz ratowanie świata, to jesteś w małym procencie osób, które ową grę posiadają względem ilości tych ludzi, którzy grają w Battle Royale, który, jak wiecie, jest darmowy. Jestem ciekaw, ilu z was ma ratowanie świata. W sumie tutaj na górze, po prawej, macie ankietę. Klikajcie, jest to totalnie anonimowe i wystarczy kliknąć raz. No i teraz tak, jak sama opcja jest, to wygląda ona dość opornie i polski język, trudna język, nieważne. Nie widzimy naszych broni, nie widzimy naszych nóg, no po prostu się nie widzimy, co jest odrobinę bezsensowne. Strzelanie wygląda w sposób taki, że mamy celownik i tyle. No nie powiem, zawiodłem się z lekka. Budowanie jest nawet komfortowe, jeśli budujemy sobie dość ciasną bazę. Mimo wszystko to, o czym mówiłem we wczorajszym filmie, kwestia chyba głównie tego, że przywykliśmy do widoku z trzeciej osoby. Aczkolwiek to chyba najgorsza baza, jaką zbudowałem. Sam proces tworzenia, przepraszam za ten fort. Jedyne, z czym widzę problem, to z kamerą tak naprawdę, bo musimy troszeczkę się namęczyć, żeby poobracać na tyle, żeby coś fajnego zbudować. Nie jest to takie, wiecie, dynamiczne, szybkie jak trzeciej osoby i tak jakby mamy ograniczony zasięg, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to może kwestia po prostu położenia kamery. Nie wiem. Chciałbym pozdrowić osoby, które wczorajszego dnia życzyły mi rychłego pochówku i ogólnie chuja w dupie. Miałem świetny fan, czytając komentarze zbulwersowanych 9-letnich Filipków. Przepraszam, Filipki, sam mam tak na imię. Nie chciałem już szkalować Maćków i Kasperków, okej? Okay? Tak czy siak, dziękuję wszystkim prawdziwym widzom, którzy odebrali też tamten odcinek, tak jak powinien zostać odebrany, czyli jako teorię, ciekawostkę, informacje o czymś, co mogłoby zostać zaimplementowane. Więc tryb FPP jest i jest to swojego rodzaju ukryta opcja, ale na ratowaniu świata. Ukryta, bo spora część osób o niej po prostu nie wiedziała. Jeśli nie wiedzieliście, umowa to umowa. Zostawiacie lajka, suba z dzwoneczkiem, choćby dla takich newsów jak ten. O, tutaj. Niebawem do gry wróci Jumppad, który niegdyś został wycofany. Jeśli nie wiecie, co to jest Jumppad, to macie na ekranie końcowym film o usuniętych itemkach. No to chyba teraz warto zasubować kanał, prawda? No, wpadajcie na G2A, pierwsza linijka opisu z kodem Yoshi macie 3% zwrotu oraz w drugiej linijce opisu macie konkurs na laptopa, V-dolce i tak dalej. Wyniki konkursów już są na grupie facebookowej Kebaby Yoshiego V2, więc wbijajcie. Cześć, miłego dnia, film może jutro, jeśli mnie dziś nie pierdolnie jakieś auto na ulicy, bo tyle, co ja wczoraj życzeń dostałem, to